gerne einen halben Vers aus dem Propheten Jeremia lesen. Chciałbym przeczytać pół wiersza z proroka Jeremiasza. Aus Kapitel 15, Vers 1. 15 rozdział, pierwszy wiersz. Und der Herr sprach zu mir, wenn auch Mose und Samuel vor mir ständen, so würde meine Seele sich nicht zu diesem Volk wenden. Księga Jeremiasza, 15 rozdział, pierwszy wiersz. I rzekł Pan do mnie, choćby stanęli przede mną Mojżesz i Samuel, nie miałbym serca dla tego ludu. Diese beiden Männer, die in diesem Vers genannt werden, die haben wir heute schon mal gefunden. Diese beiden Männer, die in diesem Vers genannt werden, die haben wir heute schon einmal gefunden. Tych dwóch mężów Bożych, których tutaj w tym wierszu mamy, już o nich dziś mówiliśmy. Hier sind sie ein Beispiel für solche, die im Gebet eingestanden haben für das Volk Gottes. Oni tutaj są przedstawieni jako tacy, którzy w modlitwie trwali za ten lud Boży. Und das ist die kurze Botschaft, die ich auf dem Herzen habe. I to jest tak, to krótkie poselstwo, które mam na sercu. Dass wir aus dem Beispiel dieser Männer lernen, wie wichtig es ist zu beten. Byśmy z przykładu tych dwóch mężów mogli się uczyć, jak to ważne jest modlić się. Und hier konkret im Gebet einzutreten für die Not im Volk Gottes. I tutaj konkretnie, by występować w modlitwie za lud Boży. Der Zusammenhang hier ist, dass Jeremia eine Gerichtsbotschaft hat. Tutaj ten kontekst jest taki, że Jeremiasz ma to poselstwo jako sąd. Dass der Herr ihm in Kapitel 14, Vers 11 sagt, nicht für dieses Volk zum Guten zu beten. W 14 rozdziale, 11 wiersz, Pan mówi do niego, nie módl się o powodzenie dla tego ludu. Das Gericht würde kommen. Ten sąd nadejdzie. Und Jeremia soll nicht mehr zum Guten für dieses Volk beten. I Jeremiasz nie miał się już więcej modlić o powodzenie czy o dobro dla tego ludu. Und dann nennt Gott diese beiden Männer, die durch ihr Gebet großes Unheil vom Volk Gottes abgewendet haben. A tutaj Bóg mówi o tych dwóch mężach, którzy odwrócili to nieszczęście od tego ludu. Er sagt, selbst wenn diese Männer beten würden, i on tutaj mówi, nawet gdyby ci dwaj mężowie modlili się, das Gericht würde doch kommen. To jednak ten sąd i tak nadejdzie. Das Gericht der Wegführung der beiden Stämme nach Babylon, to ten sąd uprowadzenia tych dwóch plemion do Babilonu, und das Gericht der Zerstörung von Jerusalem und dem Tempel. I ten sąd zburzenia świątyni i Jerozolimy. Aber wir wollen uns jetzt kurz diese beiden Männer in ihrem Eintreten für das Volk Gottes anschauen. Chcemy teraz krótko zobaczyć tych dwóch mężów Bożych, jak oni występowali za ten lud. Und wir wollen darin einen Ansporn finden, wirklich zu beten. I chcemy w tym znaleźć tą zachętę, by naprawdę modlić się. Im Gebet zu kämpfen für die Nöte im Volk Gottes. By walczyć w tej modlitwie za te różne biedy czy troski ludu Bożego. Wir haben ja gesungen, du kennst unsere Herzen, du kennst jede Not. Śpiewaliśmy w tej pieśni, Ty znasz głębie naszych serc, Ty znasz nasze biedy, nasze potrzeby. Und viele von uns, die haben auch vor Augen, dass es viel Not im Volk Gottes gibt. I wielu z nas, którzy widzą to, że jest wiele biedy pośród ludu Bożego. Und ich denke jetzt nicht in erster Linie an Krankheit des Körpers. Ja teraz nie mam na myśli w pierwszej linii te choroby, które dotykają naszych ciał. Die ist ohne Frage auch da. Z pewnością to też ma miejsce. Aber ich denke an geistliche Not. Ale ja teraz mam głównie na myśli te duchowe potrzeby. Und bei diesen Männern, die wir hier vor uns haben, war es sogar so, dass Sünde
schwerwiegende Sünde im Volk Gottes voller. I tutaj, jeśli chodzi o tych dwóch mężów, to widzimy, że tu był ten grzech, ten bardzo ciężki grzech, w którym, czy za który oni się modlili. Und das, was sie getan haben, war zu beten. I to, co oni czynili w tym przypadku, to była modlitwa. Für das Volk vor den Herrn zu treten. Oni występowali za ten lud przed Pana. Für das Volk zu beten und zu flehen. I oni modlili się za ten lud i błagali za ten lud. Und das hat den Arm Gottes in Bewegung gesetzt. I to sprawiło, że ręka Boża zaczęła działać. Das hat sein Handeln in seinen Regierungswegen beeinflusst. To też miało wpływ na jego działanie w jego kierowaniu tym ludem. Und diese Möglichkeit, die steht uns bis heute zur Verfügung. I tą możliwość mamy po dziś dzień. Und ich sage das im Blick auf mein eigenes Leben. I ja to mówię, patrząc na swoje własne życie. Aber auch im Blick auf einen allgemeinen Eindruck. Ale i również patrząc na, czy mając takie ogólne wrażenie. Wir sind zu wenig Beter. My jesteśmy za mało tymi modlącymi się. Statt übereinander zu sprechen, sollten wir einander Gott bringen im Gebet. Zamiast rozmawiać ze sobą, toczyć rozmowy ze sobą, powinniśmy wspólnie, razem modlić się do Boga. Statt Not im Volk Gottes zu beklagen, sollten wir sie Gott sagen im Gebet. Zamiast narzekać na tą biedę, która jest pośród ludu Bożego, powinniśmy ją przynosić Bogu w modlitwie. Wir wollen jetzt etwas, einige Stellen aufschlagen aus der Geschichte dieser beiden Männer. I chcielibyśmy teraz otworzyć kilka miejsc z historii życia tych dwóch mężów. Dann bekommen wir vielleicht einen kleinen Eindruck von der Art und Weise, wie sie eingetreten sind für das Volk. I wtedy może będziemy mieli taki ogólny obraz, w jaki sposób oni występowali przed Bogiem za tym ludem. Und wir bekommen auch einen Eindruck davon, was das bewirkt hat. I też będziemy mieli ten obraz tego, co to zdziałało. Und es soll für uns ein Ansporn sein für mehr und für intensiveres Beten. I oby to było dla nas tą pobudką, by więcej i bardziej intensywnie się modlić. Ein Vers aus 2. Mose 32. Wiersz z drugiej Księgi Mojżeszowej, 32 rozdział. Vers 11. 11 wiersz. Od 11 do 14 wiersza. Lecz Mojżesz łagodził gniew Pana Boga swego i mówił: dlaczegoż, Panie, płonie gniew Twój przeciwko ludowi Twojemu, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wielką siłą i ręką potężną? Dlaczego to mają rozpowiadać Egipcjanie? W złym zamiarze wyprowadził ich, by pozabijać ich w górach i wytracić z powierzchni ziemi. Odwróć się od zapalczywości swego gniewu i użal się nad złem, jakie chcesz zgotować ludowi swemu. Wspomnij na Abrahama, Izaaka i Izraela, sługi Twoje, którym poprzysiągłeś na siebie samego, mówiąc do nich: rozmnożę potomstwo wasze jak gwiazdy niebieskie i całą tę ziemię, o której mówiłem, dam potomstwu waszemu i posiądą ją na wieki. I użalił się Pan nad złem, które zamierzał sprowadzić na swój lud. Mose war noch mit Josua zusammen auf dem Berg bei Gott. Mojżesz był z Jozuem razem przed Bogiem na tej górze. Dort hatte er die beiden Tafeln mit den Geboten bekommen. Tam otrzymał te obie tablice z przykazaniami. Dort hatte er die Anweisungen zum Bau des Zeltes der Zusammenkunft bekommen. I tam dostał też te wskazówki dotyczące budowy namiotu zgromadzenia. In dieser Zeit hat das Volk sich das goldene Kalb gemacht. W tym czasie ten lud uczynił sobie tego złotego cielca. Und bevor Mose jetzt vom Berg hinab zu dem Volk kommt, teilt Gott ihm das mit. I zanim on zszedł jeszcze do tego ludu z tej góry, Bóg mu to powiedział, o tym powiedział. Gott hat das alles gesehen. Bóg to wszystko widział. Mose wusste es noch nicht. Mojżesz jeszcze tego nie wiedział. Aber in der Gegenwart Gottes wird ihm mitgeteilt, wie der Zustand des Volkes Gottes ist. Ale będąc w tej obecności Bożej, dowiaduje się, jaki jest stan tego ludu. Und Gott bereitet seinen Knecht vor, bevor er im Tal das sehen wird. I Bóg przygotowuje swojego sługę, zanim on, gdy zejdzie w tą dolinę, on to zobaczy. Dort macht ihm ein
robi taką ofertę dla Mojżesza. Er sagt, in meinem Zorn vernichte ich das Volk und ich mache dich zu einer großen Nation. Mówi do niego: w moim gniewie zniszczę ten lud i z ciebie uczynię wielki naród. Aber wir merken jetzt, dass es dem Mose nicht um sich und seine Ehre geht. Ale widzimy natychmiast, że Mojżeszowi wcale nie chodzi o siebie i o jego chwałę. Und das ist der erste Punkt, den wir jetzt bei seinem Flehen erkennen. I to jest ten pierwszy punkt, który możemy zauważyć w jego błaganiu. Es geht Mose um die Ehre Gottes. Mojżeszowi chodzi tutaj o chwałę Bożą. Warum sollten die Menschen sagen, zum Unglück hat er sie aus Ägypten herausgeführt? Dlaczego ludzie mają mówić, że wyprowadził ich na nieszczęście z Egiptu? Das ist das erste Motiv, der erste Beweggrund bei Mose zum Beten. Die Ehre Gottes. To jest ten pierwszy motyw Mojżesza, by się modlić: chwała Boża. Das zweite, Vers 13. Drugi punkt, to jest 13 wiersz. Mose stützt sich auf die von Gott gegebenen Verheißung. Mojżesz opiera się na tych obietnicach, które Bóg dał. Und in diesem Stützen auf die Verheißung Gottes hat er großes Vertrauen, indem er betet und fleht. I w tym oparciu się na tych obietnicach on ma wielką ufność w tej modlitwie. Przeczytamy wiersz 32. Teraz racz odpuścić ich grzech, lecz jeżeli nie, to wymaż mnie ze swojej księgi, którą napisałeś. Mose ist nun ins Tal gekommen und hat gesehen, was dort war. Mojżesz zszedł z tej góry i zobaczył, co się stało. Er hatte auch ganz klar Stellung bezogen. On też zajął bardzo jasne stanowisko. Und der Stamm Levi hatte sich abgesondert von dem Bösen zu dem Herrn hin. I to plemię Lewiego odłączyło się od tego złego i stanęło za Panem. Aber Mose fleht weiter. Ale Mojżesz nadal modli się. Er ist bereit, sich selbst für das Volk einzusetzen. I on jest gotowy poświęcić siebie samego za lud. Er sagt, dann lösche mich doch aus deinem Buch. On mówi: wymasz mnie ze swojej księgi. Ich meine, es ist einfach das Buch der Lebendigen. Ja myślę, że tu jest mowa o tej księdze żywych. Mose sagt damit, dann lass mich doch das Gericht treffen. Dann will ich lieber sterben, als dass du das Volk vernichtest. I Mojżesz, innymi słowy mówiąc, przekazuje: to ja wolę umrzeć, wolę ponieść ten sąd, niż ty byś miał ich zgładzić. Jest to ta księga, która jest napisana w psalmie 139. Oczy moje widziały zarodek twój. Dann sah Gott schon von Beginn an die Tage des Lebens und sie waren in seinem Buch. Psalm 139, Vers 16. Mamy u nas napisane: oczy Twoje widziały czyny moje, a w zasadzie powinno być tutaj napisane: oczy Twoje widziały zarodek czy zaczątek mój. W księdze Twojej zapisane były wszystkie dni przyszłe. Wszystkie dni. Czyli oczy Twoje widziały mój początek, mój zaczątek. David spricht davon, einem Buch, in dem alle Lebenstage des Menschen eingetragen sind. David tutaj mówi o tej księdze życia, w której wszystkie dni życia są zapisane. Und die Bedeutung von unserem Vers hier ist eben, dass Mose sagt, dann will ich lieber sterben, als dass du das Volk vernichtest. Znaczenie tutaj z naszego wiersza jest, że Mojżesz mówi: to ja wolę umrzeć, niż żebyś ty ten lud wymazał. Wir sehen, dass er sich in seinem Flehen und in seinem Verwenden für das Volk selbst aufgibt. Widzimy, że w swoim błaganiu i w swoim poświęceniu się za ten lud on siebie samego daje. Und er zeigt damit einen Wesenszug, den der Herr Jesus in Vollkommenheit offenbart hat. I on pokazuje przez to tą cechę, którą Pan Jezus doskonale w swojej doskonałości objawił. Wir lesen weiter im 14. Buch Mose.
Przeczytamy dalej z czwartej księgi Mojżeszowej. In Kapitel 14. 14 rozdział. Vers 18. 18 wiersz. Pan nierychły do gniewu i bardzo łaskawy, przebacza winę i występek, choć nie pozostawia bez kary, lecz za winę ojców nawiedza synów do trzeciego i do czwartego pokolenia. Wir finden hier zwei weitere Merkmale dieses Gebets von Mose, dieses Flehens des Mannes Gottes für das Volk. Tu widzimy dwie kolejne cechy tej modlitwy tego męża Bożego. Wir haben gesehen, dass es ihm um die Ehre Gottes geht. Widzieliśmy, że jemu chodziło o chwałę Bożą. Dass er sich vertrauensvoll stützt auf die Verheißung, die Gott gegeben hat. Że on ma pełną ufność tą obietnicę, którą Bóg dał. Dass er sich selbst einsetzt für das Volk. Że on samego siebie daje za ten lud. Und jetzt sehen wir, dass er die Barmherzigkeit Gottes anruft im Blick auf das Volk. I widzimy teraz też, że on wzywa to miłosierdzie Boże w obliczu tego ludu. Das ist eine Haltung, die sollte uns auch in unseren Gebeten für das Volk Gottes kennzeichnen. I to jest to stanowisko, które też nas powinno charakteryzować w naszych modlitwach. Wir sind oft verurteilend in unseren Herzen. Bo my bardzo często jesteśmy tymi sądzącymi w naszych sercach. Aber wir sollen wirklich an die Gnade und Barmherzigkeit Gottes denken. Ale powinniśmy naprawdę myśleć o tej łasce i miłosierdziu Bożym. I powinniśmy modlić się i błagać w naszych modlitwach. W sprawach biedy wśród ludu Bożego. Jest jeszcze piąty punkt. Mose nennt die Sünde Sünde, so wie Gott sie sieht. Mojżesz grzech nazywa grzechem, dokładnie tak, jak Bóg to widzi. I w następnym wierszu on prosi o przebaczenie. I to są dwie rzeczy, które są ściśle ze sobą związane. Z jednej strony myśleć o łasce i miłosierdziu Bożym, andererseits alles in seinem Licht sehen und klar und deutlich beim Namen nennen, so wie Gott es sieht. Z drugiej strony wszystko widzieć w jego świetle, tak jak on to widzi i tak to nazywać. Und auch das ist genau das, was der Herr Jesus offenbart hat. I także i to jest dokładnie to, co Pan Jezus doskonale objawił. Wir haben heute gesehen, wie er größer ist als Mose. Dzisiaj to też oglądaliśmy, o ile większym jest on niż Mojżesz. I Jan też mówi, zakon został dany przez Mojżesza. Ale ten prawdziwy prorok, przez niego stała się łaska i prawda. I chcielibyśmy jeszcze dwie cechy modlitwy Samuela zobaczyć. Pierwsza księga Samuela, siódmy rozdział. Lesen aus Kapitel 7, Vers 8 und Vers 9. Ósmy i dziewiąty wiersz. Pierwsza Samuela, 7, 8. I rzekli synowie izraelscy do Samuela: nie przestań wołać za nami do Pana Boga naszego, aby nas wybawił z rąk Filistyńczyków. Wziął wtedy Samuel jedno jagnię ssące i złożył je Panu na ofiarę całopalną i wołał Samuel za Izraelem do Pana, a Pan wysłuchał go. 20 Jahre hatte man von Samuel nichts gelesen. Nie, przez 20 lat nie czytamy nic o Samuelu. Aber jetzt war das Gewissen des Volkes in Tätigkeit gekommen. Ale teraz zostało poruszone to sumienie ludu. Und dann wird Samuel wieder aktiv. I wtedy Samuel staje się aktywnym. Und er richtet Israel. I on sądzi Izrael. Er stellt sie ins Licht Gottes und sorgt dafür, dass die Fragen und Verhältnisse geklärt werden. On ich sądzi i sprawia to, że te pytania i wątpliwości są wyjaśnione. Dann kommt dieser schöne Wunsch im Volk wieder, wird wieder wach, dass er für sie flehen soll. I ten lud teraz tak jakby obudził się i prosi, by on za nimi wołał.
Wir sehen, in welcher Intensität Samuel dann dieser Bitte nachkommt. Widzimy, jak intensywnie Samuel podąża za tą prośbą. Wie er schreit zu dem Herrn für das Volk. Jak on woła do Pana za tym ludem. Aber dabei nimmt er ein Milchlamm und opfert es ganz als Brandopfer. Ale przy tym wszystkim on też bierze to jagnię z sące i składa jako ofiarę całopalną. Er bringt das Volk vor Gott im Wert des Opfers. On ten lud przynosi, niejako przynosi przed Boga w wartości tej ofiary. On wie, jest tego świadomym, że to jest ten mały początek, zaczątek w tym ludzie. To odrodzenie nie jest jeszcze kompletne. I według, stosownie do tej sytuacji oferuje tego, to jagnię. Aber er bringt das Volk vor Gott im Wert dieses Opfers. I on ten lud przynosi przed Boga w wartości tej ofiary. Kennen wir den Wert dieses Opfers? Czy znamy wartość tej ofiary? Gehen wir in diesem Bewusstsein zu Gott mit unseren Bitten, dass wir angenommen sind im Wert des Opfers des Herrn Jesus? Czy jesteśmy tego świadomi, abyśmy byli właśnie przyjęci przez Boga w wartości tej ofiary? Ostatni wiersz do tego z 12 rozdziału. Vers 23. 23 wiersz. Również i ja daleki jestem od tego, aby zgrzeszyć przeciwko Panu przez zaniechanie modlitwy za wami. Owszem, uczyć was będę drogi dobrej i prawej. Samuel ist alt geworden. Samuel zestarzał się. Aber er will nicht aufhören für dieses Volk zu beten. Ale on nie chce przestać modlić się za ten lud. To jest ein ganz einfaches Merkmal, von dem wir lernen können. To jest bardzo prosta cecha, z której możemy się uczyć. Die Ausdauer im Gebet. Wytrwałość w modlitwie. Nicht damit aufhören. Aby nie zaprzestawać. Ja, es gibt Ausnahmefälle, wo Gott sagt, bete nicht mehr dafür. Są wyjątki, gdy Bóg mówi, nie módl się za to. To znamy, czy to z Mojżesza, z historii Mojżesza, czy też Pawła. Ale to są specjalne sytuacje, które też dotyczyły ich samych. Widzieliśmy właśnie tą sytuację w proroku Jeremiaszu. To dotyczyło tamtego ludu jako całego. Aber solange dieses klare Wort Gottes nicht da ist. Ale dopóki ta wypowiedź Boża nie jest tak jasno postawiona, wollen wir lernen von Samuel und beten und damit nicht aufhören. Chciejmy uczyć się od Samuela i modlić się i nie przestawać. Und dann war das Gebet Samuels begleitet von einer zweiten Sache. I ta modlitwa Samuela, jej towarzyszyła jeszcze jedna rzecz, druga rzecz. Er wollte auch weiter den guten und richtigen Weg lehren. On chciał ich uczyć nadal tej drogi dobrej i prawej. I to po dziś dzień może iść ręka w rękę. Jeśli będziemy czytali list do Efezjan, to tam też to mamy ręka w rękę. Paweł pisze o wielkich, wielkich rzeczach. On zapisał tam wspaniałe prawdy. Ale właśnie w tym liście też czytamy dwie modlitwy tego męża Bożego. On napisał ten list. Ale on też modlił się, aby w tych sercach coś się, jakby coś do nich dotarło, coś się ruszyło. To była inna sytuacja niż tutaj w przypadku Samuela. Ale ta modlitwa i to dobre pouczenie szły ręka w rękę. I na koniec chciałbym przeczytać jeden wiersz z Psalmu 106. Psalm 106, vers 23. 23 wiersz. Psalm 106, 23 wiersz.
przeto byłby ich wygubił, jak zamyślał, gdyby nie Mojżesz, wybraniec jego, który stanął w wyłomie przed nim, aby odwrócić gniew jego tak, aby ich nie wytracił. W tym wierszu mamy trzy rzeczy. Po pierwsze, jakie działanie miała modlitwa? Gott hat in seinem Regierungswegen das Gericht hinausgezögert. Bóg w swoich drogach wstrzymał sąd. Das Gebet Moses war der Anlass dafür. I powodem do tego była modlitwa Mojżesza. Das zweite, was wir finden, drugie, co znajdujemy? Wir sehen die Wertschätzung Gottes für dieses Gebet Moses. Widzimy, jak bardzo Bóg cenił tą modlitwę Mojżesza. Tu widzimy tą radość Ducha Świętego, gdy zapisał te słowa i pisze dokładnie, gdyby nie Mojżesz, wybraniec jego, który stanął w wyłomie przed nim. Gott hat eine Wertschätzung für dieses Eintreten für das Volk. Bóg bardzo cenił to, że Mojżesz wstawił się za lud. I trzecia rzecz, którą możemy znaleźć, w tej sprawie Mojżesz jest bardzo słabym przykładem na tego prawdziwego, który się stawiał. Der in Wahrheit in den Riss getreten ist. Który w tej prawdzie stanął w tym wyłomie. Durch den es Verschonung vom Gericht gibt. I przez którego jest oszczędzenie nas przed sądem. Weil er an unserer Stelle in den Riss trat. Ponieważ on w naszym miejscu za nas stanął właśnie w tym wyłomie. Ich habe nur diese kurze Botschaft auf dem Herzen. Miałem na sercu tylko to krótkie poselstwo. Haben gesehen, wie Mose und Samuel und die anderen Propheten von Christus und dem Segen Gottes in Christus gesprochen haben. Widzieliśmy, jak Mojżesz i też inni prorocy mówili i wskazywali na Chrystusa. Und hier haben wir gesehen, wie Mose und Samuel ein herausragendes Beispiel dafür sind, wie jemand im Gebet eingetreten ist für das Volk. I widzimy tutaj właśnie, jak Mojżesz i Samuel, oni występowali w modlitwie za ten lud. I chcemy dać się pobudzić, abyśmy byli bardziej tymi modlącymi się.